Przesłanie anielskie dla bliźniąt na 2020 rok. Przesłanie to nie to samo co wróżba. Przesłanie anielskie bardziej jest sugestią w odniesieniu do tego, co się wydarzy. Bliźniętom w tym roku będzie patronował Archanioł Zawkiel, który zachęca do powierzenia siebie i wszystkich swoich spraw, trosk, zmartwień wyższej instancji. Archanioł Zawkiel przypomina, że nie jesteśmy tutaj sami i że powierzenie bardzo często jest najlepszym sposobem na rozwiązanie tego wszystkiego, co nas dręczy. A zatem można w tym roku mniej się martwić, a więcej powierzać, oddawać swoje troski na przykład aniołom, czy archaniołom, czy innym wyższym energiom, z którymi chcielibyśmy i potrafimy pracować. Warto pamiętać, że powierzenie jest tak naprawdę też wyrazem głębokiego zaufania w dobro wszechświata. Dla bliźniąt w tym roku karta Jesteś bezpieczny. Archanioł Michał zapewnia o swojej ochronie przed niższymi energiami. A zatem jest to bardzo dobry rok dla bliźniąt, ponieważ tutaj mają najlepszego ochroniarza, najlepszego ze wszystkich archaniołów, jeśli chodzi właśnie o działania w tej sferze, o działanie w ochronie przed niższymi energiami, które mogą odbierać nam zdrowie, szczęście i powodzenie. A zatem bliźnięta w tym roku mogą czuć się całkowicie bezpieczne i poświęcić się twórczej realizacji. W kwestii zdrowia anioły podpowiadają, że dla bliźniąt najlepsze jest świeże powietrze, czyli najbardziej prozaiczny sposób uzdrawiania, jakim jest spacer. Spacer na łonie natury, spacer po lesie, po parku, wszędzie tam, gdzie natura może nas uzdrawiać swoją cudowną mocą. Świeże powietrze, głęboki oddech, ale też tak naprawdę uwalnianie od wszystkich zmartwień, od emocji, poprzez głęboki relaks, jaki możemy uzyskać przede wszystkim na łonie natury. Pewnie najlepiej byłoby połączyć ten spacer, czy to przebywanie na łonie natury właśnie z jakąś medytacją pod drzewem, czy na brzegu rzeki lub jeziora, ale też tak naprawdę chodzi o to, żeby łączyć się z tą naturą. Tutaj na tej karcie mamy jeszcze psa, co podpowiada, że doskonałą metodą uzdrawiania jest kontakt ze zwierzętami. Zwierzęta nas uzdrawiają. Uzdrawiają nas nie tylko swoją energią, ale swoją spontaniczną radością, swoją bezwarunkową miłością, po prostu swoją obecnością. Warto o tym pamiętać. W kwestiach finansowych karta anielska podpowiada, że dobrze byłoby oczyścić swoje przyjaźnie. Tutaj z jednej strony na pewno jest to taka sugestia dla wszystkich bliźniąt, żeby przyjrzeć się tym wszystkim, którzy udają czy uważają się za naszych przyjaciół i rzeczywiście spędzać czas z tymi, którzy nas wspierają. Prawdziwy przyjaciel to ten, który cieszy się z naszych sukcesów. Prawdziwy przyjaciel to ten, który ma dla nas czas. Prawdziwy przyjaciel to ten, który nas wspiera całym swoim sercem. Warto przyjrzeć się, czy wszyscy, których uważamy za przyjaciół, rzeczywiście nas wspierają. Pamiętajcie, że ludzie, którzy wam zazdroszczą waszych osiągnięć, waszej miłości, waszych pieniędzy, waszego szczęścia, waszych zdolności, ci ludzie ściągają wam energię, ci ludzie wam nieświadomie nawet często szkodzą poprzez to, że mówią rzeczy, które na przykład podkopują waszą wiarę w siebie. Mówią rzeczy, które zabierają wam energię. Warto zatem spędzać czas wyłącznie z tymi, którzy nas wspierają, którzy są dla nas naprawdę dobrzy. W kwestiach uczuciowych anioły podpowiadają, że bliźnięta w tym roku będą chciały pójść naprzód i szukać czegoś o większym znaczeniu niż tylko romans czy miłość damsko-męska. Tutaj karta podpowiada duchowy i emocjonalny rozwój, a zatem ten rok 2020 jest dla bliźniąt takim rokiem poszukiwania duchowego. I co też można na tej ścieżce duchowej znaleźć?
Karta duchowego rozwoju mówi o świadomości i mówi o tym, żeby bliźnięta dawały swoją uwagę na to wszystko, co się pojawia dookoła nich. Warto zauważać różne drobne znaki, różne sygnały, różne wydarzenia, ponieważ wszechświat cały czas mówi do nas. A zatem jest to taki rok, w którym warto świadomie i uważnie obserwować wszystko, cokolwiek nas spotyka. Wszystko ma swoje znaczenie, wszystko nas czegoś uczy, wszystko nam coś pokazuje. I rzeczywiście, jeśli zaczniemy z ogromną uwagą przyglądać się temu wszystkiemu, to zauważymy też, że tak naprawdę wszechświat jest w ogromnej harmonii. Że ta harmonia jest bardzo spójna z tym, czego pragniemy, czyli z naszym wewnętrznym rozwojem. Warto świadomie doświadczać życia. Kwarc różowy to kamień na ten rok dla bliźniąt. Oczywiście kwarc różowy zapowiada cudowne życie miłosne, albo nowe, albo rozkwit tego uczucia, które już jest. Kwarc różowy sam w sobie jest też takim kamieniem, który sprzyja miłości, zarówno tej miłości bezwarunkowej, którą możemy odczuwać na wszystkich poziomach, w różnych sytuacjach, jak i tej miłości damsko-męskiej, jak i miłości macierzyńskiej czy ojcowskiej. Kwarc różowy ogólnie leczy i uzdrawia serce, jest więc bardzo pomocny wszystkim tym, którzy mają to serce na przykład złamane poprzez rozczarowanie, poprzez odrzucenie, poprzez jakieś przykre doświadczenia w relacjach. Kwarc różowy pomaga też wybaczać innym ludziom, dlatego jest tak cudownie uniwersalnym kamieniem w uzdrawianiu serca. I na koniec karta światła. Dla bliźniąt wyciągnęłam rodzinę dusz. To karta, która zapowiada, że w tym roku bliźnięta będą szukały i oczywiście odnajdywały coraz więcej ludzi, którzy nadają z nimi na tej samej fali. Rodzina dusz to osoby, które są na podobnym poziomie wewnętrznego rozwoju jak my. Odnajdujemy ich ciągle, na przykład na portalach społecznościowych, kiedy zakładamy różne grupy tematyczne. Łatwiej ich odnaleźć w sieci niż na co dzień w naszym takim zwykłym życiu. Natomiast niezależnie od tego, gdzie ich spotykamy, gdzie ich poznajemy, warto zwrócić na to uwagę, że teraz jest taki czas, kiedy te dusze podobne do siebie właśnie się w jakiś magiczny sposób umieją odnaleźć i zaczynają wspólnie się spotykać, wspólnie działać i rozwijać zainteresowanie. Kochane bliźnięta, wszystkiego najlepszego dla Was na cały 2020 rok.